Proponuję rozpocząć. Otwieram obrady 31. sesji Rady Miejskiej w Gliwicz. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych, Pana Burmistrza, witam Dyrektorów Kierowników Organizacyjnych Gminy, witam Panią Sołtys, witam przedstawicieli pracy miejskich. Podpisaną listę mam przez 17 radnych, zatem stwierdzam kworum. Do porządku obrad dzisiejszej sesji Pan Burmistrz w poniedziałek dostałem w zasadzie po południu. Proponuję wnieść jeszcze 3 dodatkowe uchwały. Zgodnie z Państwa zresztą uwagami, które były zgłaszane przy okazji, kiedy były wprowadzane w ostatniej chwili projektu uchwał, Państwo jednoznacznie określaliście, żeby tego nie robić. W związku z tym, ja od siebie przynajmniej nie proponuję dzisiaj rozszerzania tego porządku o te 3 dodatkowe uchwały. Natomiast już propozycja jest, żeby oczywiście rozpatrzeć w drugie normalne, czyli zwołać sesję w najbliższym czasie, czyli w czwartek plus któryś dzień tygodnia. Taką mam propozycję. Oczywiście, jeśli są argumenty takie, które mówią, to bezwzględnie musi być rozpatrzone, bo coś się może zdarzyć, to jest wtedy uzasadnienie. Ale jeśli to jest tak, że robimy to w przeddzień sesji, to jest pewien problem co do zasady. Staram się czasami tu na naszych posiedzeniach mówić, że będziemy przestrzegać określonych reguł postępowania. W związku z tym to jest tak, w tej sprawie jest tak. Pan burmistrz chciał w tej sprawie, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, wczoraj na posiedzeniu Komisji Budżetowej 2 spośród tych 3 projektów były dyskutowane, były głosowane. Tak naprawdę są gotowe do debaty dzisiaj na sesji, do głosowania ich już jak gotowych projektów. Są to projekty, które nie są zbyt skomplikowane, są jasne i krótkie. Mówię o uchwale budżetowej, nowelizacji budżetu, która jest bardzo drobna i była przedyskutowana i głosowana i jest pozytywna opinia komisji. I o uchwale dotyczącej emisji obligacji, gdzie też również wczoraj była, nawet nie dyskutowana, nie ma czym dyskutować, była informacja pana skarbnika, na czym to polega i też była głosowana z opinią pozytywną. Trzeci projekt uchwały dotyczący zasad przyznawania stypendium nagród sportowych, komisja wczoraj nie debatowała. Ja się też nie upieram, bo faktycznie nie musi być dzisiaj przedmiotem obrad. Natomiast te 2 wcześniejsze dobrze byłoby w tej chwili, bo one się wiążą z pewnymi terminowymi sprawami. Oczywiście nie ma terminu 31 listopada, żeby je przyjąć, natomiast jeżeli mówimy o obligacjach, to będzie oznaczało, że czekamy kolejny tydzień czy 2 na to, żeby móc obligacje emitować, co jest tego typu utrudnieniem. Jeżeli idzie o uchwałę, nowelizację budżetu, jest to związana z trwającymi bądź mającymi się za chwilę rozpocząć rozgrywkami sportowymi. Tutaj ta wiedza jest potrzebna, czy spółka OSIR ma te rozgrywki prowadzić, czy też ma je wstrzymać bądź nie prowadzić. Natomiast ja mam tylko jeszcze jedną prośbę o możliwość, myślę, że w punkcie dotyczącej informacji burmistrza o przekazaniu informacji dotyczących oświadczeń majątkowych. Tego też nie mam wglądu po obrad, natomiast to jest sprawa. Możemy wyliczyć. W związku z tym rozszerzamy porządek o ten
dwie dodatkowe uchwały. Przechodzimy do punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z poprzednich sesji. Protokoły zostały z materiałami dostarczone. Ja otrzymałem od tutaj kolegi przewodniczącego propozycję uzupełnienia do protokołu, więc proponuję, a wszyscy radni dostali, więc proponuję, żebyśmy tak jak to robimy, protokół, który jest przygotowany w tej wersji, został uzupełniony o te zapisy, które pan przewodniczący ci proponuje. To też przyjęliśmy taką zasadę, że jeśli będą wnoszone poprawki, to je nanosimy do ostatecznej treści tego protokołu i ja wtedy do podpisu. To jest ten protokół z tego, tak? I mamy protokół. To był protokół z 28, ale mamy również protokół z 29 sesji. I tutaj pan radny Stefan Hołowy dostarczył mi również swoje uwagi do zapisów w tym protokole. Nie zdążyliśmy z tego zcerować. Ja mogę odczytać, żeby państwo znali również treść tych uwag do protokołu. To jest tak, strona 6 po 1.17 roku. W stosunku do naczelnika Straży Pożarnej, który został wybrany przez strażaków ochotników, a w drugim szkodnik Sejm uznał go za niewiarygodnego do pełnienia funkcji. Dalej radny obydmowiedział, pan burmistrz potrafi tak robić. Dzisiaj burmistrz zarzucił mnie, że przewodniczący komisji rewizyjnej jest niewiarygodny, mówiąc, że niekompetencją maskuje rzekomymi utrudnieniami ze strony burmistrza. Nie powinno tak być w państwie, gminie. Jedna osoba nie może wskazywać palcem z kim chce, a z kim nie chce współpracować. W stosunku do osób sprawujących funkcję z demokratycznego wyboru, pan burmistrz potrafi tak robić. Radny Chłody nawiązuje osoby powiedziane na sesji przez pana burmistrza, że poprzedni burmistrzowie byli marionetkami, których grupy radnych lub pojedynci radni ustawiali do własnych interesów, złożył oświadczenie. Znał wszystkich burmistrzy, nie zawsze był radnym, ale żadnego nie był w swojej prywatnej sprawie i swojej rodzinie. Do wypowiedzi radnego Hołdyna odniósł się krótko radny Wyspulski oraz burmistrz, który nigdy nie powiedział. Jeśli pan radny Hołdyn tak nie przychodził w swoich prywatnych sprawach do wszystkich innych burmistrzy, jak nie przychodził w swoich prywatnych sprawach do mnie, to im współczuł. Pan radny tak mi przekazał, starał się to, co było nagrane na taśmie, przenieść, no i odnosi takie uwagi. No nabrał wnieść do protokołu takie uwagi, więc również proponuję, żebyśmy uzupełnili ten protokół o te uwagi, jakie zgłosił. Czy w takiej formie protokół możemy przyjąć? Sprzeciwów nie widzę, zatem tak to traktuję. Przechodzimy do punktu następnego. Bardzo proszę panie burmistrzu o informację o sytuacji bieżącej w refleksji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w pierwszej kolejności chciałem złożyć kontaktową informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych i informuję, ta informacja trafiała też na piśmie pana przewodniczącego, natomiast informuję Radę, że wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego złożyły to oświadczenie w ustawowym terminie. W oświadczeniach majątkowych nie stwierdziłem nieprawidłowości. Oczywiście chodzi o oświadczenia tych osób, które były, czy są zobowiązane złożenie i tych oświadczeń na ręce burmistrza, czyli mówimy o dyrektorach jednostek, o pracownikach Urzędu Miejskiego w Gliwicu, którzy wydają decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. W sumie to jest 30 osób. Natomiast sprawa, w sprawie informacji
spraw gminy w okresie od 26 września do 30 października. To ja oczywiście znów, tak jak nie będę czytał. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na kilka elementów. Pierwszy to w punkcie czwartym rzymska jedynka, arabska jedynka, ogłoszone postępowanie udzielenia zatrudnienia publicznego. I tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę na ogłoszony nabór, ogłoszony przetarg na budowę kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców Sisułów, czyli to jest projekt, który będziemy realizowali w ramach odnowy wsi. Termin składania ofert 31 października. W punkcie drugim ogłoszony przetarg na modernizację, czy postępowanie na modernizację ogródka jadanowskiego z tej ulicy Trzewińskiej, Powstańców Wielkopolskich w Miliczu. Termin składania 6 listopada jest to projekt, który jest dofinansowany z programu, lokalnego programu rewitalizacji. I trzeci przetarg, ogłoszony został przetarg na świadczenie na rzecz gminy usługi pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Milicza oraz miejscowości gminy Milicz. Termin składania ofert 9 listopada. Jest to o tyle istotne moim zdaniem, że jest to próba zlecenia w zakresie, w jakim to będzie faktycznie korzystne dla gminy, części świadczeń z zakresu gospodarki komunalnej. Mam nadzieję, że to pozwoli też stworzyć rynek firm świadczących takie usługi tutaj w Miliczu. Przetarg jest przygotowany w ten sposób, że można składać oferty częściowe, więc mogą startować małe, jedno, dwu, trzy osobowe firmy, które są w stanie zająć się częścią, jakimś konkretnym kwartałem, czy placem, czy kilkoma ulicami, czy na zieleń w tamtym obszarze. Więc mam nadzieję, że jeżeli konsekwentnie gmina szłaby w tym kierunku, mielibyśmy szansę na powstanie, bądź rozbudowę firm, które się tym na terenie gminy zajmują. Chciałbym też zwrócić Państwu uwagę, to jest strona też druga, rzymska dwójka, arabska szóstka, w zakresie działań Wydziału Zarządzania Rozwojem, złożone dokumenty, one dotyczą właśnie tych zadań, o których przed chwilą mówiłem, czyli w punkcie pierwszym rewitalizacja obszarów zielonych na obszarze wsparcia wraz z osiedleniem parkowym i monitoringiem w Miliczu, złożone dokumenty na dofinansowanie w wysokości 50 000 zł. I to są środki, które tak naprawdę tylko formalnie jeszcze musimy przebrnąć, te środki mamy przyznane, oraz na budowę krytego basenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu. Ta sama procedura, 850 000 dofinansowane, czyli są kolejne pieniądze po 3 milionach w ramach programu rozbudowy bazy sportowej, 850 000 na budowę basenu. I na zakończenie informacja o tym, że rozpoczęto przeprowadzenie odbioru technicznego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dolnym Zamku. Wykonawca firma Budmer, korty boiska sportowe Tadeusz Murus, a wartość zadania 222 896 zł. Boisko stoi, zamknęłam już tylko, biorę pozwolenie na użytkowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy do informacji pana burmistrza jakieś pytania? Nie widzę, zatem przechodzę. Tak, bardzo proszę, przepraszam. Tak.
Dziękuję bardzo. Cieszę się. Zatem przechodzimy do punktu uchwały. Pierwsza z nich dotyczy kampanii wyborczej. Projekt uchwały w tej sprawie został przygotowany przez pana burmistrza. Wiem, że był rozpatrywany na posiedzeniu komisji i z informacji, tak już udzielę, tak informuję tylko, że komisja proponuje zmiany w okręgach wyborczych. Zatem mamy przed sobą temat do przedyskutowania, no i przyjęcie ostatecznego rozstrzygnięcia. Rozumiem, że pan burmistrz w sesji składa. Tak, bardzo proszę. Zastąpiono go zapisem Wojska Polskiego od numeru 1 do 20
22, 24, 24 AC, 26, 28 i 28A. W ten sposób obszar tego okręgu, obszar tego okręgu został zwiększony, również zwiększyła się liczba mieszkańców do 1066. To jest po prostu między czwórką a piątką nastąpiły przesunięcia. Jeżeli chodzi o okręg numer 6, w tym przypadku zostały wykreślone ulice, już mówię, generała Stefana Kotarowskiego numer 12, 14 od numeru 16 do końca i Trzepnicka do przejazdu ścieżki rowerowej. Te ulice zostały z okręgu numer 6 wykreślone, przez co liczba mieszkańców zmniejszyła się z 1533 do 1165. I na tym zmiana polegała, wykreślono ulicę. Natomiast te ulice, które przed chwilą wymieniłem, zostały przerzucone do okręgu numer 9, który liczył na początku 772 mieszkańców. W chwili obecnej po uwzględnieniu ulicy generała Stefana Kotarowskiego w ulicy Trzepnickiej, w tej fragmentach, które przytoczyłem, jest 1140 mieszkańców. I to są zmiany, które zostały dokonane na terenie miasta. Także to między dwoma okręgami były przesunięcia z jednej z tych, które były większe. Natomiast jeżeli chodzi o tereny wiejskie, to tutaj ja mogę jedynie przeczytać, jak wyglądają te obszary, te okręgi po zmianach. Jeżeli chodzi o okręg numer 11, to był Sołectwa Bat, po zmianach oczywiście czytam, obejmują Sołectwa Batniki, Gołkowo, Kolenda, Łapcowa, Ostrowący, Botników, Kuzmyk i Wrocławice. Może podam od razu liczby mieszkańców. W okręgu było mieszkańców 1228, jest w chwili obecnej 1194. Jeżeli chodzi o okręg numer 12, Sołectwa. Gąskowice, Tworzyń Wielki, Tworzyń Wielki Główny, Wziąchowo Małe, Wziąchowo Wielki. Okręg ten liczył 840 mieszkańców, w chwili obecnej liczy 1156 mieszkańców. Jeżeli chodzi o okręg numer 13, Sołectwa, Bożynowa, Henrykowice, Młodzianów, Łotaśnia, Wielki Mielickie, Lubliniec. Okręg ten liczył 888 mieszkańców, w chwili obecnej 982. Jeżeli chodzi o okręg numer 14, Sołectwa, Czartowice, Tuchowo, Grabownica, Niesłowice, Ruda Mielicka. Liczył 1211 mieszkańców, obecnie 1008. Okręg numer 15, Sołectwa, Zgodnowa, Nowy Zamek, Sławoszowice. Liczył 1320. Obecnie liczy 1174. Jeżeli chodzi o okręg numer 16, Gołowice, Nowy Zamek, Starzec. Ten okręg nie uległ zmianie. 1189 i 1189, ale to też zmiany. Jeżeli chodzi o okręg numer 17, Sołectwa, Kaszowo, Miłowice, Postolin, Braczek, Wałkowa. Okręg liczył 1227 mieszkańców, w chwili obecnej ma mieszkańców 16, tak, to było ulice Przewidni Starych, a nie Nowy Zamek, na razie się dopuszczę. To proszę poprawić. Numer 17, który już przytoczyłem, numer 18. Brzezina Słowska, Dunkowa, Piotrkowice, Słowsko, Suminiesz. Liczył 1408 mieszkańców, obecnie ma 1380. Jeżeli chodzi o okręg numer 19, Miłosławice, Piękodzin, Poradów, Świętoszyn, Węgrzynów, liczył 967 mieszkańców, obecnie 1500. Okręg numer 20, przyjęto tutaj Słup jako jeden okręg wyborczy, a więc wszyscy mieszkańcy Słowa, okręg ten liczył 1059, obecnie 1553 osoby. I ostatni okręg numer 21, Baranowice, Grabówka, Wyprzeczka, Łąki, Łącza, Ruda Słowska i Wilkowo. Okręg ten liczył 1241 mieszkańców, obecnie liczy 738 mieszkańców. Ja to przytoczyłem po prostu z
zmian, po zmianach, jak wyglądają. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy w tej sprawie ktoś z radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Bardzo proszę panu. Wracamy się z prośbą o ustalenie zgodności. Proszę tutaj panie przewodniczący, w okazji uzasadnienia, że słowo stanowi jeden okręt, w punkcie 9 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej 7 maja, w sprawie wytycznych wymiarki, stworzenia okręgów wyborczych. Ponadto mieliśmy wątpliwości wczoraj w dyskusji, czy Rada Ministra może być wiarą zgłaszania wątpliwości po prostu z okręgu Sławoszowice nominowanych wyjęta przez Sławoszowice był przewodniczącą osobę za, czy może być ta sytuacja, kiedy można uznać się do okręgu. I ostatnio moja prośba o wyjaśnienie, czy musimy, bo ja tak rozumiem ten przepis, w treści uchwały napisać, że informacja o prawie do wniesienia skargi powinna być zawarta w treści uchwały w rozdziale gminy na okręgu wyborcze, to jest punkt 14, pierwszy uchwała. Czy pani minister nas może się wypowiedzieć? Więc
To jest po prostu jakby obowiązek wykonującego uchwałę. Podać rzetelną informację, jak powinniśmy do tej decyzji. Dobrze, więc może byśmy przyjęli propozycję pani mecenas, żebyśmy sami tu nie próbowali rozstrzygnąć tego jednoznacznie. Dobrze. Propozycja moja jest taka, w związku z tym, że to komisja proponuje zmianę w załączniku, to może tą propozycję najpierw przegłosujemy, a później uchwałę wraz z załącznikiem. Zatem kto z pań panów radnych jest za przyjęciem wniosku komisji budżetowej dotyczącej podziału na okręgi wyborcze w wersji, jaką macie przed sobą, z poprawkami formalnymi wprowadzonymi przez pana burmistrza, z tą poprawką dotyczącą na liczby, które podał pan przewodniczący. Bardzo proszę o podniesienie ręki do głosu. Pan kolega, bardzo proszę, żeby policzyć. Liczymy dokładnie. Kto jest przeciw? Jeden głos. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery się wstrzymujące. Większością głosów załączniczych propozycja komisji została przyjęta, zatem projekt uchwały w tej sprawie. Uchwała nr 31/133 z dnia 30.2019 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia jej granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych do tego powstała w roku 2012, paragraf pierwszy. Na wniosek komisji gminy ustala się na obszarze gminy Mińczy okręgi wyborcze oraz ich numery, granice i liczby radnych wybieranych w danym okręgu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Kolejnych wypowiedź właśnie komisji gminy Mińczy, paragraf trzeci, ustęp 1, uchwalonego ogłoszenia Dzienniku Urzędowego Zadania Śląskiego. Ustęp 2. Uchwała podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mińczu i opublikowaniu na stronie elektronicznej Pałacu Publicznego gminy. Paragraf 4. Z dniem podjęcia i na zastosowanie do wyborów następujących po kadencji, której została podjęta. Bardzo proszę, kto jest za podjęcie tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. A kolega, proszę, można liczymy dokładnie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3-4 głosy wstrzymujących. Uchwała została przeciwnie głosów podjęta. Druga uchwała dotyczy programu wspierania zespołu organizujących ASLE na drogi gminy lata 2011-2020. Panie Przewodniczący. Przedmiotowa uchwała została przyjęta dla pana pozytywnie i dziękuję. Czy też drugie pytanie jeszcze, że nie widzę, zatem uchwała nr 31/134 z dnia 30.10.2012 roku w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mińczy na lata 2011-2032. Podstawa prawna uchwała się następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mińczy na lata 2011-2032 w imieniu uchwały załączników mniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę podniesienie ręki. Może dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie uchwała została podjęta. Kolejna dotyczy przyjęcia strategii dla sołectwa Kaszowa. Czy w tej sprawie? Tak, również ta uchwała została pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pytania nie widzę. Uchwała nr 31/135 z dnia 30.10. w sprawie przyjęcia sołeckiej strategii rozwoju sołectwa Kaszowa. Podstawa prawna uchwala się do następnych. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się sołecką strategię rozwoju sołectwa Kaszowa stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Lipić. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została jedna, jednogłośnie. I dwie dodatkowe wprowadzone. Pierwsza do
dotyczy zmian w budżecie. Czy w tej sprawie, panie przewodniczący? Uchwała była omawiana, została przyjęta, została przyjmowana pozytywnie większością głosów. Pytania, widzę, uchwała numer 31 z 136 z dnia dzisiejszego w sprawie zmian budżetu gminy niż na 2012 rok. W związku z tym, że są to liczby, żeby nie pomylił się, to proponuję, żebyśmy zagłosowali na treść uchwały w wersji, jaką szanowni państwo macie przed sobą. Chyba że chcecie, żebym czytał to, ale myślę, że każdy ma przed sobą. Zatem pytanie, kto jest za przyjęciem tej uchwały w wersji taką, jak szanowni radni otrzymali, mają przed sobą. Bardzo proszę. Kto jest za? Liczymy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Liczymy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli co? Większością? Uchwała? Dobrze. Potwierdzam, bo zatem uchwała sprawie zmian budżetu została przyjęta. I uchwała w sprawie emisji obligacji, panie przewodniczący. Również ta uchwała była omawiana i większością głosów została odpowiednio przyjęta. To może przeczytam, jest krótsza. Uchwała numer 31 przez 137 z dnia dzisiejszego o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, określenia zasad zbywania, nabywania i ustawa prawna, ale nic nie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustęp pierwszy w paragrafie drugim uchwały numer 27 przez 120 z 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad zbywania, nabywania i kwotę 4 859 959 zł zastanowili się kwotą 4 850 708 zł. Paragraf 2. W paragrafie 5 ustęp 3 po słowie marży dla inwestorów wyrażonych w procentach dodaje się zapis nie wyżej niż 2,5%. Paragraf 3. Podanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy. Paragraf 4. Uchwała w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Liczymy też. Wyraźnie, bardzo proszę. Tak, żeby kolega mógł policzyć. 10. Proszę jeszcze raz podnieść wyraźnie. 11. Kto jest przeciw? 1. Przeciw. Kto się wstrzymał? Nie ma przeciw. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Stwierdzam, że uchwała również została przyjęta. Dobrze. Interpelacje i zapytania. Do mnie została skierowana interpelacja pana radnego Andrzeja Mesterwyda. Ja ją skierowałem do pana burmistrza. Zaproponowałem termin udzielenia odpowiedzi na tą interpelację. Propozycja odpowiedzi była taka, żeby pojawiła się pani burmistrzu przed sesją. Rozumiem, że nie pytałem pana radnego, czy otrzymał odpowiedź. Ja też jej nie otrzymałem. Termin był stosunkowo krótki, ale sprawa wydawała mi się na tyle jasna. Dotyczyła rozliczenia się z gminą Krośnice. Sprawa dotyczy zwrotu za dzieci z terenu gminy. Więc no informuję tylko, że taka interpelacja wydała, no, chyba że pan burmistrz zechce. Tak? Nie, tak. Tylko oczywiście termin był. No krótki, ja po prostu. Natomiast już tak jak mówię ze statutem, tak? Tutaj mamy termin 14-dniowy, będzie już teraz musimy wykazać odpowiedzi interpelującego. Rozumiem. Dobrze. Komunikaty wolne. Wolne wnioski. Tak? To w punkcie interpelacji zapytania. Bardzo proszę. Kuriozalną sytuację, do której pan doprowadził
lokalnych, zwany potocznie schetynówkami o nazwiska ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Grzegorza Schetyny. Przypomnę, że w ramach tego projektu państwo z budżetu centralnego dofinansuje maksymalnie połowę kosztów związanych z inwestycją, a głównym celem programu jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontu dróg gminnych i powiatowych. Chciałbym spytać, czy gmina Mielnik za pana kadencji wyśle wniosków na Schetynówki i z jakimi rezultatami? I po trzecie, usłyszeliśmy w pana informacji, ale też był to fakt powszechnie znany, że zakończyła się budowa ogniska wielkiego w Nowym Zamku i ostateczna kwota, za którą to ognisko zostało wykonane, to jest 220 tysięcy złotych. Przypomnę państwu radnym, że rok temu rozmawialiśmy o boiskach wielofunkcyjnych w trzech szkołach i proponowaliśmy redukcję kwoty 350 tysięcy na każdy boisko do 250 i wywołaliśmy ten duży oraz pytanie, jak można zrobić boisko wielofunkcyjne za taką sumę. Z jakich cud nastąpił, że nie za 250 tysięcy, ale za 250 tysięcy te boiska da się zrobić, jak się okazuje. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto jeszcze wnoszę? Bardzo proszę, pani radna Stronnicka. Trzeba jeszcze oprócz tygodnika wydawać dodatkowo bezpłatny
bezpłatny dodatek do tego punktu. Ile to kosztuje? Ja pytam wprost. Ile to nas kosztuje? I trzecie pytanie przy okazji takiej czystej ważnej ciekawości. Chciałabym dopytać pana, ile kosztowała impreza, która odbyła się w piątek w Talii, organizowana przez OSIM, czyli Ośrodek Kultury chyba razem. Ile to kosztowało? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze? Bardzo proszę, pan Radny. Pani radna gdzieś wspomniała o przekazaniu prośby. W związku ze zbliżaniem się święta wszystkich świętych, każda jest dniem zapuszczy. Oprócz obiecanych czy wskazanych faktów jest wzrodzona potrzeba zaopiekowania naszych potrzeb osobistych. Z taką prośbą zwrócili się do mnie mieszkańcy, zarówno jak i ci, którzy prawda, tutaj mają złożony przodków, czy jak i ci, którym gmina wydała zezwolenie na pracę i handel przed cmentarzem. Chodzi tutaj prawda, o zabezpieczenie, nie wiem, do kogo się wrócić, do pana dyrektora zakładu komunalnych o podstawienie tak zwanego kontoje. Już nie będę mówił o wychodkach, bo jak była organizowana impreza podsumowująca, bo impreza przyjemna w miejscowości Wodomiska, tam byłem, nie byłem tam, ale z przekazów wiem, że były podstawione tak zwane kontoje. Mi się wydaje, że tutaj spokojenie potrzeb, prawda, no, fizjologicznych, niezależnych, prawda, od woli człowieka, wiadomo, że zmierzający wszyscy są zmarznięci i powinni, prawda, mieć to zabezpieczenie, prawda, żeby w sposób cywilizowany, kulturalny zrobić własne potrzeby. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pytania? To zamkniemy może. A słów dodajemy do tych pytań, które już były. To też może. No proszę. Po poprzedniej sesji uzupełniłem nasze wewnętrzne dokumenty Rady, przekazałem panu przewodniczącemu oświadczenie, którego siódmy punkt brzmi następująco. Wystąpienie burmistrza legalne, ale bez powiadomienia Rady i Sobec, negatywnie opiniujące województwo planu gospodarki odpadami Dolnośląskich i Wielkopolski, które podtrzymywano przepisanie gminy niż do regionu Południego Wielkopolskiego, skutkiem tej tajnej inicjatywy, którą zrealizowano w imieniu burmistrza gminy Milicz. Jeszcze przed spotkaniem sołtysów z przedstawicielami firm odpadowych stało się przepisanie gminy Milicz z regionu kojarzonego także z funkcjonowaniem partnerstw lokalnej grupy działalnej rybackiej, znanej jako Dolina Warysza, do regionu wrocławskiego. Uchwała sejmiku z 27 czerwca 2012 stoi w przeszłości z obowiązującą uchwałą lokalnego samorządu o przynależności gminy Milicz do Związku Ministerstwa Gminy Warysza, Związku Celowego powołanego dla współpracy organizacji gospodarki odpadami. Wobec tego wypowiedź przedstawiciela tu obecnych zakładów, nieświadomych tego aktu dokonanego bez wiedzy sołtysu, bez wiedzy rady, on apelował, że reprezentuje kapitał dobry, bo polski, ale obecnie nie ma to znaczenia, ponieważ obecnie po uchwaleniu aktualizacji tego regulaminu utrzymania przyszłości, na którą mamy najpóźniej czas do 26 grudnia 2012, innych uchwał, najpóźniej do 1 lipca 2012, zwycięzcą przepływu nurtu odpadów z naszej gminy okażą się odbiorcy z aglomeracji wrocławskiej. To się wiąże z pytaniem o przyszłość sługu. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo proszę, panie.
ale dziękuję za to, bo tutaj na ułatwiach na mówię o stowarzyszeniu, ponieważ chłopczyk jest naszą opieką i no, u nas będzie się uczył obsługiwać ten komputer. Myślę, że to tak potrzebne było w ciągu roku, więc czy jeszcze ma pan jakieś plany co do tego, żeby dokończyć to i pan otrzymał ten komputer? Dziękuję bardzo. Może po pytań też dużo, więc może pozwolimy. Chyba, że pan burmistrz uzna, że odpowie.
nie tylko przez jednego z koleżanek, przez pana, w momencie, kiedy kibice Śląska organizowali podobny turniej na rzecz zupełnie innego dziecka. Tak niedużo czasu minęło, 9 miesięcy. Coś, co było cynizmem i hipokryzją, nagle się stało czymś pozytywnym. Ja ten turniej oceniam pozytywnie, ale takie refleksje mi przyszły w momencie, kiedy usłyszałam to, co usłyszałam. A nawet wracając do tych pieniędzy, to może jednak dobrze by było pomóc tym ludziom zebrać te 40 tysięcy. Dziękuję bardzo. Pan Radny Jaskowski. Że wokół charytatywnego wydarzenia może się
znieść. A problemem, jaki będzie Pani poruszała, to jest to, że nie mogła Pani wystąpić. Jeszcze raz powtarzam, przekazane zostaną środki rodziny. Myślę, że niemałe i rodzina zdecyduje, co z tymi pieniędzmi zrobić. Myślę, że pomysł zakupu sprzętu rehabilitacyjnego jest dobrym pomysłem, ale tyle, ile środków zostało zebrane, tyle zostanie przekazane. Być może warto zorganizować i tego zostawiam inicjatywę kolejną zbiórkę. Natomiast jeszcze raz mówię, dla mnie to jest szczyt pogódy. Korzystać, a później krytykować, przypisując jeszcze komuś intencje nieszczere. Niech się Pani, Panie Radna, uderzy w swoją pierś. Bardzo proszę, Pani Radna. Tak, w takim razie, ponieważ gdyby Pan je rozumie, nie widział, nie widział, jak rzucał do puszki. Ma Pan rację, nie widział Pan, jak rzucał do puszki, ponieważ w momencie, kiedy puszki były, miały być już oddawane, nie w tłumie, nie tyle, żeby wszyscy widzieli, kto do tej puszki dożarł. I musiałam to rozumieć na Pana. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz osobą, która tak do mnie krzyknęła, to Pan nie w most. Nie bardzo nie mówiliśmy. Kolejna rzecz, jakbym nie zjechała w ogóle na ten turniej, właśnie po to, żeby się tam nie pokazywać, gdyby nie telefon i prośba, miałam inaczej zaplanowany dzień i prośba rodziców. W związku z tym proszę, mówię, nie, ja dzwoniłam, dobrze zadzwoniono. Nie poproszono, a uzasadniono to tym, że 5 lat temu pierwszą osobą, do której przyszła ta mama, jeszcze w momencie, kiedy mieszkałam na Leśnej, byłam ja i dalej gdzieś tam zostałam wspierana. Trudno jest, żeby ktoś mówił na ten temat. Tak poproszono mnie i nikt mi nie przeszkadzał w momencie, kiedy mama zresztą trudno, żeby mówić, żeby tego nie przeczytała, poprosiła i nie ma tutaj akurat pretensji do Pana, wręcz odwrotnie. Nikomu mikrofonu nie wyrywała, ten mikrofon został mi przekazany. Natomiast pozwoliłam sobie tylko na ten tekst dlatego, że wczoraj, jak się zastanawiałam nad słowem cynizmu, się zastanawiałam, czy to jest według filozofii cynickiej starożytnej, czy według tego, co właśnie tutaj w tym artykule zostało napisane i wypowiedzi Pana Stasiaka również na temat turnieju charytatywnego. I tylko tyle, Panie Burmistrzu. To samo skojarzenie, ten sam tekst, jakoś dziwnie 9 miesięcy później traktowany inaczej. Więc myślę, że jeżeli potraktujemy cynizm według tej filozofii, Pan myślę, że bardzo dobrze zna to, to myślę, że potraktujemy, że to był wyjątkowo udany i dobry, dobra impreza charytatywna. Inaczej mówiąc, nie oceniajmy najpierw innych, a potem się na tym samym zorientujemy i robimy. Pan Radny, może jak podeszło? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no nie sposób nie powiedzieć, że przynajmniej kilka słów na tej sali padło za dużo. Wiesz, ja Pan nie jestem, Panie Przewodniczący, ogromny. Po tym, co usłyszałem, mam nadzieję, że nie tylko ja go podzielam. Bo to jest szczyt, szczyt wszystkiego, żeby na podstawie tego, co powiedziała Pani Szatkowska, to była kontrowersja związana ze szlachetą, z panią imprezą, wysnuć tak nikczemne wnioski. Wszyscy wiemy, no, powinniśmy wiedzieć, czym od tego razu zajmujemy Pani Szatkowska. Jaką działalność podejmuje. Pan, Panie Jastrzębski, Pan, Panie Generała, nie dorastacie i tej działalności to nie. Proszę, przyjąć to wiadomość. Bardzo proszę. Tak, Pan mówi też tam. Kolejna się może nie. Chcę, że prośba serdeczna. To Pani Radny, to taka uwaga, może pytanie generalnie. Z tymi uwagami, które to Pani przedstawiła, zarzucają tak naprawdę organizatorom tej imprezy cynizm, a które słowa potem wypowiedział Pan Dariusz Stasiak. Pan, może na sesji na Mikośnicę, do Pana Dariusza Stasiaka. No takie pytanie później, pewnie, że to wiecie. Nie wiem, dlaczego Pani słowa Pana Radnego Dariusza Stasiaka ma pretensje do Pana Mistrza i organizacji.
Pani radny, pan starczy, poetów pewnie pan zna, Julian Brudnik, to jest też pewnie znany pan poeta. Powiedział kiedyś tak: błogosławieni ci, którzy nie mają nic do powiedzenia, nie przybierają tego słowa. I radziłbym panu tą sentencję sobie wziąć głęboko do serca. Dziękuję. Szczerze mówiąc, chciałbym zamknąć tę dyskusję, bo dojdziemy do sytuacji, w której powiemy za dużo. Zatem moja propozycja jednak, pani w jednej sprawie, w innej sprawie, dobrze, to proponuję naprawdę zamknąć. Nie, nie popełniajmy błędu. Zaraz. Stwierdzenie pana burmistrza jest takie, że na wszystko. Dobrze, to pytanie dotyczy sprawy bieżącej ustawienia na... Tak? Dobrze, panie burmistrzu, to rzeczywiście jest temat taki, który jest na dzisiaj, nie? Na jutro. Czy rzeczywiście jest taka możliwość, żeby postawić, nie wiem, dwa, trzy... O, dobrze. No za dwa tygodnie dla pana już nie dokonuje. Jasne, dobrze. Panie burmistrzu, to... Panie radny, no, nie przypominam sobie akcji pod tytułem ustawiania projektu przy cmentarzach w czasach, kiedy pan był większością rady i miał tutaj swoje... Pozwoli pan, że odpowiem. Pozwoli pan, że odpowiem. Cmentarze mają różnych właścicieli. Cmentarz gminny jest jeden, są cmentarze parafialne. Ja już podjąłem decyzję o tym, żeby wesprzeć zarządców czy właścicieli pozostałych cmentarzy w zakresie śmieci. Zdecydowaliśmy o tym, że będą postawione kontenery, które gmina będzie też wspierała oprócz śmieci, tak żeby ten 1 listopada, kiedy właśnie wyjątkowo wiele śmieci powstaje, nie zamienili się w dzień, który zarządcy cmentarzy nie poradzą sobie ze śmieciami i to wsparcie ze strony gminy jest. Natomiast nie słyszałem o takiej akcji, żeby ustawiać tego, nie myślałem o nim w ogóle i nie widzę za bardzo sposobu przeprowadzenia takiej akcji w jakiś cywilizowany sposób. Pobyty na cmentarzach to jest coś, co trwa 2-3 godziny, tak? Bo jest to pewnie msza, później godzina przy pierwszych grobach. Naprawdę nie jest to też taki czas, żeby nie można było się zorganizować. Przepraszam, ale nie będę mówił, co się robi przed wyjściem z domu, tak, żeby nie musieć później na cmentarzu przebierać nogami. No, nie sądzę, żeby to były sprawy, które faktycznie gmina musi rozstrzygać i musi prowadzić i musi się zajmować na sesję rady miejskiej. Dobrze, dziękuję. Wiele dookoła i osoby, które przyjadą samochodami, przyjadą z domów, tak? Więc no, nie przyjadą po to, żeby zaparkować pod urzędem miejskim i pójść do ubikacji w urzędzie miejskim. Natomiast osoby, które mieszkają w pobliżu i przyjdą pieszo, no to przyjdą z tej samej odległości, jak jest urząd miejski od ich domów czy od cmentarzy. Naprawdę nie próbujmy tworzyć jakiegokolwiek problemu, bo jego nigdy, odkąd mieszkam w Miliciu 38 lat, nie było i ja nigdy o nim nie słyszałem. Jeżeli 2 bądź 4 osoby zgłosiły, że może byłoby dobrze, no, ale to nie jest powód, żeby od razu faktycznie wszczynać wielką akcję, próbować ustawić to, tym bardziej, że proszę sobie teraz, proszę się zastanowić, jak to zorganizować też, tak, na cmentarzach, to je ustawiać przed cmentarzami. I w ten sposób odpowiem ludziom. Dobrze. Jeszcze, tak, pan Radelek, ale w sprawie innej. Pan z
zgłasza konkretne oczekiwania w stronę burmistrza. Ja udzielam panu burmistrzowi głos. Pan burmistrz potwierdza, że udzieli na piśmie, no więc moje możliwości też są ograniczone. No przyjmujemy, ja tak to rozumiem, że z konieczności przyjmujemy to do wiadomości, że taką zaproponował pan burmistrz, takie zaproponował rozwiązanie w tej sprawie. Oczywiście jeszcze tylko zwrócę uwagę panu radnemu na statut, który jest obowiązującym i który mówi też o tym paragraf 72 ustęp 1, że zapytanie składa się na sesji w sprawach mniej złożonych, zwłaszcza w celu uzyskania informacji i wyjaśnień faktów. Czyli w sprawach prostych odpowiedzi na pytanie, kiedy, co się stało. Natomiast pytania, które padały, są pytaniami, na które trzeba udzielić odpowiedzi wraz z uzasadnieniem. Nie są to sprawy, na które w ciągu 3 minut można rzeczowo i sensownie i wyczerpująco przede wszystkim odpowiedzieć. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, bo przecież panu radnemu chodzi o rzeczową, dogłębną odpowiedź, a nie o to, żeby koniecznie ta odpowiedź padła w ciągu 3 minut. Jeżeli faktycznie chodzi o uzyskanie rzeczowej odpowiedzi, to ta odpowiedź zostanie złożona na piśmie. Dobrze, dziękuję. Tak. Przewodniczący, to pierwszy punkt pierwszy w sprawach bardziej złożonych. Rozumiem, że pytanie o to, jakim cudem wojsko rewolucyjne w Nowym Zamku jest zbudowane za 222 tysiące, jest pytanie o cud, czyli sprawy bardziej złożone niż wszystkie. Bardziej to logiczne po prostu. Ale to słowa. Panie przewodniczący, jeśli mogę. Panie radny, oczywiście pytanie wymaga, ja żeby odpowiedzieć, potrzebuję czasu, bo z tego, co usłyszałem, a pan podawał pewne liczby, które z pamięci, jak próbuję odtworzyć, są nieprawdziwe. Oczywiście, żeby je zweryfikować, to potrzebuję czasu, chyba że państwo chcecie zaczekać pół godziny, ja te liczby zweryfikuję, bo nie wydaje mi się, żebyście państwo zniszczyli zapisy w budżecie do 250 tysięcy, panie radny. Jakoś po głowie nie chodzi liczba 200, więc jeżeli pan zadaje pytanie i oczekuje na natychmiastowej odpowiedzi, a pan nie wie, o co pan pyta, to proszę wykazać trochę szacunku dla siebie i dla Rady, bo musi pan bzdury po prostu, tak? Ścięliście państwo do 200 tysięcy, a nie do 250 tysięcy. Więc chce pan odpowiedzi, czy chce pan dyskutki na sesji? Jeżeli chce pan odpowiedzi, to ja sprawdzę te liczby, bo mam na tyle szacunku, żeby nie próbować z głowy mówić coś, czego w 100% nie jestem pewien. Pan to robi i jak widać, kolejny raz się pan myli. Dobrze, pozostańmy przy tym, co powiedzieliśmy. Informuję państwa, że pani Krystyna Kaparas już 3 tygodnie temu pytała mnie, czy będzie mogła wystąpić na sesji ze swoją, no nie swoją, ze sprawą chyba wsi, którą reprezentuję. Ja potwierdziłem, że tak. I teraz udzielam pani sobie głosu. Może tak, jeśli już